Chciałbym zapytać pana profesora, jak pan profesor sądzi, w jakim kierunku pójdą badania, które mają związek bezpośredni lub pośredni z poznaniem genomu ludzkiego i jakie to będzie miało odzwierciedlenie, jaki będzie miało to wpływ na rozwój medycyny w najbliższej przyszłości? Ja sądzę, że te badania się przede wszystkim przyspieszają i że mamy coś zupełnie świeżego i nowego, to znaczy coś, co można by nazwać globalizacją genetyki. Polega to na tym, że już przestajemy się zajmować konkretnym genem, czy jednym, dwoma, czy pięcioma, tylko usiłujemy obejrzeć aktywność wszystkich genów naraz. Jest to najpoważniejsze wyzwanie, które stoi w tej chwili przed genetyką, ponieważ po pierwsze, tak naprawdę nie wiemy, ile mamy genów, prawda? Bo są doniesienia, że mamy ich 35 tysięcy, a inne grupy twierdzą, że jest ich jednak 65 tysięcy, czyli to jest też jakiś cios w genetykę. To znaczy ja osobiście czuję się tym nieszczęśliwy z tego powodu, bo ja rozumiem, że gdyby to była różnica 10%, to można powiedzieć, no wszystko, co biolodzy robią, to tak naprawdę ta granica błędu jest typu 5-10%, no bo taki jest układ doświadczalny i w ogóle doświadczenia tak działają. Natomiast jeżeli to jest różnica typu 100%, to znaczy, że jest coś podstawowego, źle funkcjonującego w biologii molekularnej, w sensie ocenienia tego, gdzie są geny na naszych chromozomach, a tym bardziej, co one robią. To jest ten jeden poziom, że my tak naprawdę, mając tę mapę genomu, czy sekwencję, czyli tę księgę, gdzie jest owe 3 miliardy zasad, to jeszcze dokładnie nawet nie wiemy, gdzie który gen jest i oczywiście nie wiemy, co te geny robią, czy większość co tych genów robi i dodatkowo nie wiemy jeszcze, ile ich jest. Dobrze, ale teraz ta globalizacja. Otóż chodzi o to, żeby zobaczyć, w jakich stanach fizjologicznych, czy u chorych, czy u zdrowych, u młodych i u starych, które geny są czynne. I znowu, nie żeby skupić się na jednym czy dwóch. Ja oczywiście tutaj w swoim laboratorium właśnie się skupiam na takich drobnych elementach tego, ale istnieją technologie, żeby skupić się jak gdyby na wszystkich naraz. I co z tego może wyniknąć? Ja sądzę, że po pierwsze może wyniknąć jakiś taki ogólny model metabolizmu, to znaczy co dzieje się we wszystkich komórkach i do tego oczywiście jest jeszcze bardzo długa droga, dlatego że nawet narzędzia matematyczne nie są dostatecznie stworzone, żeby coś takiego badać. Druga technologia, o której bym tu mógł powiedzieć, która też wyłania się i jeszcze nie jest do końca sprawdzona, to jest technologia sekwencjonowania DNA na tak zwanych nanodziurkach. Idea jest następująca, że my sekwencjonujemy DNA nukleotyd po nukleotydzie, to znaczy robiąc takie drabinki, prawda, i to mniej lub bardziej można zautomatyzować, ale to jest jednak bardzo żmudne. To, co zrobił Venter i projekt genomu ludzkiego, no to się udało jednak zrobić ten genom, tam nie wiem, w kilka lat. A tak naprawdę dla pacjenta chcielibyśmy, żeby to było szybko, powiedzmy w miesiąc albo najlepiej w dzień. Oddajemy odrobinę krwi i na następnego dnia czy następnego miesiąca mamy wynik, że pełna sekwencja DNA. Otóż przy użyciu tej technologii nanodziurek podobno może to być możliwe. I to zresztą zupełnie jest nieistotne, czy te nanodziurki wyjdą, czy jakaś inna technika. Widać, że ponieważ to się skraca, to trend technologiczny jest taki, że to będzie coraz tańsze i coraz szybsze. Innymi słowy, dążymy do społeczeństwa, w którym każdy, rozumiem, bogate społeczeństwo, każdy będzie miał na takim dysku, prawda, to jest o dysk typu CD i tu zupełnie pojemność tego dysku starcza, żeby zapisać cały genom pacjenta. Prawda? I teraz jest pytanie, co z tego wynika? Czy coś z tego wynika dla pacjenta? Czy jak to się przełoży na wiedzę, którą my możemy mieć o nas samych? Z porównania bardzo wielu ludzi, z porównania wielu pacjentów będzie można wychwycić korelacje, które są dla nas w tej chwili niedostępne z wiedzy wprost. Innymi słowy, jeżeli obejrzymy takie DNA, powiedzmy ludzi skłonnych do takich czy innych schorzeń, to prawdopodobnie będziemy mogli wychwycić korelacje, że tego typu warianty genowe i tego typu układ genów powoduje, że na przykład ta osoba będzie cierpiała na nadciśnienie, czy będzie miała zwiększoną podatność na atak serca po 40, czy też we wcześniejszym wieku i tak dalej, czyli tego typu rzeczy będą dostępne. No i teraz jest pytanie właśnie, co my z tym zrobimy? Co społeczeństwo zrobi z tym? No myślę, pytanie jest bardzo atrakcyjne i wyzwala, jak ja to czasami mówię, wyobraźnię także u lekarzy, jakie to możliwości rysują się przed medycyną i przed pacjentami przede wszystkim. Ale śledząc dyskusje naukowców, także te, które znajdują swoje odzwierciedlenie w mass mediach, odnosi się wrażenie, że sekwencjonowanie genomu ludzkiego to jest zakończenie jakiegoś, niewątpliwie zakończenie jakiegoś etapu badawczego, ale że jest to uwieńczenie czegoś.
Niewątpliwie jest to technologiczne uwieńczenie możliwości poznania sekwencji tych 3 miliardów par zasad. Ale zgodzi się pan, profesor, chyba, że jesteśmy na początku drogi. Oczywiście. Jesteśmy, że wszystko to, co w sensie poznawczym, naukowym jest interesujące i co w przyszłości da się przełożyć na te możliwości, o których pan profesor wspomniał, to jest wszystko przed nami. Bo znając genom, znając sekwencję, zasadę po zasadzie, znając tę sekwencję, musimy im przypisać określone cechy fenotypowe na różnym poziomie. Fenotypu komórki czy fenotypu, jak ja czasami oceniam, wyłącznie cechy fenotypowe, obraz kliniczny choroby na podstawie objawów stwierdzanych u pacjenta. Myślę, że oczekiwania w stosunku do genetyków są uzasadnione, ponieważ i nadzieje zostały rozbudzone ogromne. Ale co więcej, przy okazji sekwencjonowania genomu ludzkiego powstało wiele testów, które już w tej chwili funkcjonują, a są bezpośrednim skutkiem tej ogromnej pracy, tej kosztownej pracy, która została wykonana. Szacuje się, że dysponuje medycyna w tej chwili około 400 testami genetycznymi, które umożliwiają identyfikację albo predyspozycji, albo pomagają w diagnostyce choroby, a w niektórych przypadkach nawet umożliwiają prognozowanie, jak ta choroba będzie przebiegała. Natomiast wszyscy oczekujemy tego, że to, co pan przecież wspomniał, może profile, indywidualne profile genetyczne, które powstaną na podstawie analizy m.in. polimorfizmów pojedynczych nukleotydów i zostaną skorelowane z określonymi cechami fenotypowymi, będą mogły być wykorzystywane do profilaktyki, do wcześniejszego stwierdzenia, że dana osoba ma tą predyspozycję. To jest bardzo atrakcyjne, szczególnie w odniesieniu do tych chorób, które nazywamy complex disorders, do tych wieloczynnikowych, które zależą, rozwijają się na podłożu poligonowej predyspozycji, a wyzwalane są przez czynniki środowiskowe. Ale ten element wyzwalania przez czynniki środowiskowe jest stałym elementem, niezależnie od tego, co na poziomie molekularnym, jakie geny będą modyfikowały tą predyspozycję. To jest, że powiem, wyzwanie poznawcze ogromne i które jest wyzwaniem przed nami. Natomiast jeśli popatrzymy na przyczyny umieralności, chociażby w Stanach Zjednoczonych, w tych chorobach, które rozwijają się w wieku późniejszym, a które rozwijają się na podłożu predyspozycji wielogenowej i które liczymy, że będziemy mogli tą predyspozycję wcześniej poprzez badania przesiewowe nawet identyfikować osobę o zwiększonej predyspozycji. Jeśli popatrzymy na przyczyny zgonów, to okaże się, że wiele z tych przyczyn to są choroby, które rzeczywiście rozwijają się w wyniku predyspozycji. Choroby naczyniowe, niektóre choroby neurologiczne, choroby wątroby, te, które prowadzą do śmierci. Ale jeśli popatrzymy na rzeczywiste przyczyny, to okaże się na pierwszym miejscu palenie papierosów, styl życia, nieprawidłowe żywienie, nieprawidłowe stosowanie leków. Są to te przyczyny, które rzeczywiście decydują o śmierci. W związku z tym pytanie jest takie, czy patrzeć, oczekiwać od naukowców możliwości identyfikacji predyspozycji w wieku wczesnym, w wieku dziecięcym już, powiedzenia, że w tym, choć niektóre informacje można uzyskać po analizie rodowodu, przyzna pan. Ale kosztem ogromnego nakładu sił, środków i wiedzy uczonych można będzie te profile, prawdopodobnie tak będzie, tworzyć, uprzedzając ludzi, że za jakiś czas mają szansę, prawdopodobieństwo, większe lub mniejsze, to matematycznie zostanie pewnie wyliczone dość dokładnie, rozwiną chorobę. Ale w tym samym czasie są czynniki środowiskowe, na które już mamy wpływ. Niezależnie od tego, czy znamy swój profil, czy nie. Oczywiście, ale ja sądzę, że w każdym momencie życia taka informacja jest cenna. Ja sądzę, że to zupełnie niezależnie, czy mówimy o chorobach występujących wcześniej, czy o chorobach, które występują pod koniec życia, to taki system wczesnego ostrzegania, bo de facto do tego się to sprowadza, zawsze jest cenny, dlatego że jeżeli nawet potrafimy, czy potrafilibyśmy ostrzec pacjenta, każda osoba w populacji jest teoretycznym pacjentem, prawda, że dajmy na to po przekroczeniu 50 czy 60 występuje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia takiej czy innej choroby,
to nawet jeżeli w Stanach Zjednoczonych te przyczyny zgonów są jak gdyby podobne, ale jeżeli nawet byśmy przedłużyli, czy można byłoby wpłynąć bądź leczeniem, bądź właśnie dzięki temu wczesnemu ostrzeżeniu, bo ja wiem, zmiana stylu życia, czy zmiana profilu leków, czy czegokolwiek, o rok, czy pół roku, to zawsze jest to plus. Innymi słowy, tu ja nie widzę żadnych elementów negatywnych, wręcz przeciwnie. To znaczy w każdym układzie tego typu wiedza dostarczona pacjentowi jest cenna. Ja myślę, że pani porusza wątek, który przekracza ramy tej dyskusji, którą rozpoczęliśmy w tej chwili. Bo to, czy ludzie chcą wiedzieć, czy nie, to zupełnie inna sfera. To jest indywidualna decyzja. Po pierwsze, jest to indywidualna decyzja. Nikt nie powiedział, że świadomość pomaga żyć. Ani takich gwarancji nie ma. Że człowiek, który więcej wie, ma łatwiejsze życie. To wcale nie jest tak chyba, w moim przekonaniu. Tutaj musimy się odnieść do tego, jak są formowani ludzie, jak są formowane społeczeństwa, jaką hierarchię wartości ludzie wynoszą z domów, z własnych środowisk, czemu przypisują największe wartości i czy ta wiedza, którą można w tej chwili już pozyskać, czy tą wiedzę wykorzystają na rzecz swojego zdrowia, czy nie. Bo w końcu wiadomo jest, jaki jest wpływ palenia na zdrowie, a ludzie w dalszym ciągu palą, prawda? Jest wiele czynników, niezależnie od tego, czy znamy już swoją predyspozycję, czy możemy ją, tak powiem, opisać profilem, określonym profilem genetycznym przy pomocy i pokazać to w postaci wykresu przy pomocy programu komputerowego, czy nie. Pewne predyspozycje dają się już zidentyfikować. A poza tym myślę, że zapominamy o jednym. To będzie zawsze prawdopodobieństwo, a nie pewność. O ile w chorobach monogenowych, tych, które są choroba zależna jest od defektu określonego genu, możemy powiedzieć, znając przebieg kliniczny choroby, naturalny przebieg choroby, że ta choroba, pierwsze objawy wystąpią w takim wieku, bo wiemy to. O tyle w chorobach tych wielogenowych, tych, o których mówimy, których oczekujemy, że te profile genetyczne, ta wiedza, charakterystyka indywidualna człowieka powie nam więcej o predyspozycji, to powie o prawdopodobieństwie, a nie pewności. To może się zdarzyć, ale nie musi się zdarzyć. Trzeba też o tym pamiętać, niezależnie od tego, że trzeba też pamiętać, że to są to, o czym mówimy, te techniki, te wykorzystanie, to są techniki bardzo kosztowne i wiele pieniędzy trzeba jeszcze na to wydać, na naukę w tym względzie, na badania podstawowe, żeby móc dać przykłady, żeby społeczeństwu zaproponować ten sposób postępowania, żeby wdrożyć ten element do polityki zdrowia publicznego w społeczeństwie. Wpierw muszą być nakłady. Wpierw muszą być badania natury podstawowej. Wpierw musimy wiele jeszcze dowiedzieć się. Wpierw musimy poznać zależności między określoną informacją genetyczną a skutkami fenotypowymi, żeby później zaoferować społeczeństwu czy organizatorom służby zdrowia określony schemat postępowania, który uznamy za najbardziej racjonalny, najbardziej pożyteczny i tak powiem wykorzystujący najlepiej biologicznie potencjalne możliwości człowieka. Tak, to warto jest powiedzieć, że oczywiście to, o czym mówimy, jest perspektywą genetyki, ale fakty pozostają takie, że na sekwencjonowanie pierwszego genomu zużyto kilka lat i powyżej miliarda dolarów. Czyli żeby to przeszło na ten etap, gdzie każdy za większe lub mniejsze pieniądze mógłby takiej analizy zażądać, to naprawdę po pierwsze trzeba jeszcze na dobrych kilku lat, o ile nie zajdzie jakaś niewiarygodna rewolucja technologiczna, która spowoduje, że to nagle stanie się bardzo tanie, ale ja sądzę, że ta taniość będzie bardzo powoli wstępowała. Po drugie, oczywiście, tak jak zwykle, zacznie to być dostępne w bardzo bogatych krajach za stosunkowo duże pieniądze. Wobec tego my tutaj jak gdyby, z jednej strony ja jako genetyk molekularny chciałbym wiedzieć, czy mieć te możliwości badań tej globalnej genetyki już teraz. Prawda? Ale jest to oczywiście niemożliwe. To znaczy być może to będzie za 10 lat, być może za 20, być może problemy techniczne będą takie, że będziemy czekać na to jeszcze dłużej. To, co już w tej chwili jest dostępne, co jest wynikiem postępów w zakresie nauk biologii molekularnej, to przede wszystkim rozbudowane możliwości diagnostyki.
to już jest, to już funkcjonuje. To następny etap to badanie predyspozycji. To jest to, czego oczekujemy. Trzeci etap, i może bliższy niż to badanie predyspozycji, jest to farmakogenomika. Proszę Państwa, to jest zagadnienie, które myślę, że w pewnych kręgach ludzi zajmujących się jest świadomość wagi problemu jest ogromna, także naukowego, ale myślę, że nie wszyscy w służbie zdrowia zdają sobie z tego sprawę, że to, jak reagujemy na lek, w dużej mierze zależy od tego, jaki mamy, jak ten lek metabolizujemy. Ten metabolizm z kolei kontrolowany jest przez geny. Jeśli potrafilibyśmy zróżnicować osoby pod względem sposobu metabolizowania tych leków, to leczenie nasze, nowoczesne, będzie coraz bardziej zindywidualizowane. Genetyka molekularna w zakresie medycyny spowoduje personalizację postępowania lekarskiego. To znaczy, to będzie indywidualna diagnostyka predyspozycji, indywidualna diagnostyka choroby i indywidualne leczenie oparte o profil genetyczny, który zapewni takie dawkowanie leku, który będzie zmetabolizowany w sposób najwłaściwszy. Rzeczą jest znaną, że wiele problemów w medycynie wynika z nie tylko niewłaściwego, ale ze stosowania samego leczenia. Wiele problemów, co więcej, wiele zgonów jest spowodowanych nie błędem lekarskim, tylko tym, że ten sam lek u jednego działa skutecznie, u drugiego powoduje takie objawy uboczne, które stają się większym problemem niż sama choroba. A więc farmakogenomika i to leczenie, indywidualne leczenie jest tym, czego należy się spodziewać, aby stało się możliwe jak najszybciej dzięki rozwojowi nauki. Tak, ja sądzę, że tutaj jeszcze warto jest podkreślić znaczenie badań podstawowych, to znaczy tych badań, które wydają się, że nie przynoszą bezpośrednich, natychmiastowych efektów, bądź to ekonomicznych, bądź to w kwestii właśnie wynalezienia nowego leku. Otóż te badania podstawowe, czyli badania genów, są dlatego istotne, że pokazują nam właśnie ścieżki projektowania i nowych lekarstw, bo też nie tylko to jest kwestia, czy pacjent odpowiada właściwie na dany lek, ale również w ogóle kreacja nowych leków będzie zależna od tego, jak biolodzy są w stanie modelować białka i enzymy, które są w naszym organizmie, i z tych trójwymiarowych modeli będzie można odczytywać, która substancja syntetyzowana w fabryce leków będzie najwłaściwsza. I to jest też ta druga strona farmakogenomiki. Poza tym trzeba pamiętać, że tak naprawdę przecież najprawdopodobniej tych genów, które są, czy mają gigantyczne znaczenie dla tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, to przecież nie są to wszystkie te 35 czy 65 tysięcy genów. Większość tych genów najprawdopodobniej jest używana w trakcie naszego rozwoju zarodkowego, aby doprowadzić nas do określonej fazy rozwoju. I formy. Część tych genów jest tak zwanymi genami typu, nazywamy to geny gospodarstwa domowego, czyli housekeeping gene. To są takie geny, które zawsze każdy organizm ma, i drożdże mają, i bakterie mają, po prostu, żeby w ogóle prowadzić metabolizm, te geny musimy mieć. Otóż najprawdopodobniej nie trzeba będzie zajmować się pełnymi sekwencjami owych 3 miliardów nukleotydów, bo po pierwsze my mamy bardzo dużo tak zwanego śmiecia genowego w naszym genomie. Więcej niż 90 kilka% naszego genomu wydaje się nie zawierać żadnej użytecznej informacji. Wydaje się, tak, bo już są takie doniesienia, że może jednak coś tam jest, no ale chwilowo wydaje nam się, że tam nic nie ma. Wobec tego ta ilość genów, które są naprawdę istotne dla nas, to być może właśnie będzie, no nie wiem, 1000, 2000, czyli znowu przy tych technikach rozwiniętych w tej chwili, to badanie pacjenta, czy badanie osoby, która chce wiedzieć, jakie ma szanse na powiedzmy sobie zdrowie, czy chorobę w przebiegu swego życia, okaże się znacznie tańsze, znacznie mniej skomplikowane. To już nie trzeba będzie przechodzić tych całych 3 miliardów par zasad. Być może starczy z tego 1% albo wręcz 0,01%. I to też jest przyszłość genetyki. I tu też trzeba pamiętać, że drogą do tego jest jedynie sponsorowanie badań podstawowych. Tylko z badań podstawowych nad genami może wyniknąć taka wiedza. Po prostu innej drogi nie ma.
podstawowych chcielibyśmy znaleźć taki profil metabolizmu, taki metabolizm, który dałoby się do tego metabolizmu dostosować odpowiednie dawkowanie. My w tej chwili dawkujemy leki zgodnie z zasadami sztuki na powierzchnię ciała albo na masę ciała, albo na wiek. Inne dawkowanie jest u dziecka, inne dawkowanie jest u mężczyzny, który waży 90 kg. I to jest zgodnie z zasadami sztuki. Ale z praktyki lekarskiej też wiemy, że ten sam lek w tej samej dawce u jednego działa uspokajająco, u drugiego wręcz paradoksalnie. Liczymy, że te osiągnięcia w badaniach podstawowych da się przełożyć na konkretne, praktyczne zastosowania i wdrożyć określone doktryny postępowania lekarskiego w zakresie diagnostyki, jak i leczenia. Tu upatrujemy ogromne możliwości, jakie genetyka molekularna może zaoferować medycynie w przyszłości. Proszę pamiętać, że kiedy genetyka molekularna powstawała, to znaczy mniej więcej 30 lat temu, kiedy okazywało się, że można izolować geny i łączyć je i przerzucać z jednego organizmu do innego, to początkowo ja pamiętam taki sceptycyzm. To znaczy, no i co z tego może wyniknąć, że ci genetycy coś tam sobie będą dłubać, szczególnie, że zajmowano się wtedy z konieczności prostymi organizmami modelowymi. To była bakteria Escherichia coli czy drożdże, po prostu dlatego, że dawało to możliwości techniczne. I oczywiście dla nas genetyków było jasne, że to jest tylko wstęp. To jest wstęp do badania człowieka i do rozszyfrowywania, jak działa organizm ludzki i w jaki sposób przez farmakologię możemy wpływać na działanie tego organizmu. I teraz dopiero widzimy, że te 30 lat rozwoju genetyki zaczyna przynosić rezultaty. Te rezultaty są z jednej strony fascynujące, bo właśnie mamy i testy diagnostyczne i ogromna ilość nowych leków byłaby zupełnie niemożliwa bez tego typu badań, a z drugiej strony oczywiście jesteśmy przygnębieni, że ten postęp jeszcze mógłby być lepszy, prawda? Bo ileż jest chorób, które wydają się w tej chwili zupełnie nieuleczalne, czy choćby jak AIDS, który no, ten wirus jest sekwencjonowany i te białka wirusowe są znane i wydawałoby się, no cóż prostszego, prawda, szczepionka, i to nie działa. I tak samo jak terapia genowa, i też z punktu widzenia biologa, no, terapia genowa powinna się udawać, dlatego że no, nie ma genu, czy jest gen zmutowany, no to dostarczymy ten dobry i już powinno być dobrze. Okazuje się, że nie, że ta terapia genowa zadziałała no, w kilku przypadkach. Jest jakiś taki piękny przykład w hemofilii, to akurat tej rzadszej formie, że kilku pacjentów od roku udaje się utrzymywać przy dobrej krzepliwości krwi, ale to są raczej wyjątki. Przy większości okazuje się, że jest to techniczny problem. Znowu to problem jest nie tyle w naszym braku wiedzy, tu akurat wiemy, które geny należałoby podmienić, ale w czysto technicznych problemach, jak te geny dostarczyć do organizmu pacjenta. I znowu wracamy do tego, że ta konieczność badań podstawowych, poznania mechanizmów, w jaki sposób możemy takie geny dostarczyć, włączyć, zadbać o to, żeby ten pacjent nie cierpiał na efekty uboczne z tego powodu, to jest przyszłość i oczywiście chcielibyśmy, żeby to było jak najprędzej i widać, że to idzie znacznie wolniej niż optymiści sobie wyobrażali. Tak to już jest chyba, nie powiem jakieś rzeczy nieznane. Nauka i rozwój uczy pokory. Im więcej wiemy, tym okazuje się, że jeszcze więcej trzeba poznać. Tym jeszcze więcej znaków zapytania pojawia się. Ilość powiązań pomiędzy nimi jest tak gigantyczna, że to jest nawet w stosunkowo prostych schematach działania komórki jeszcze nieopracowane. Także jeżeli sobie wyobrazimy tę sieć powiązań 35 czy 60 tysięcy genów, których każdy wpływa również na inne, jest to gigantyczny problem. Jest to piękny problem na XXI stulecie. Prawda? My jesteśmy zachwyceni, że możemy identyfikować mutację określonego genu, który powoduje chorobę, ale też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że ta mutacja uruchamia kaskadę zmian, którą poznać musimy dokładniej, żeby zastanawiać się dopiero nad możliwościami leczenia. Ten łańcuch patogenetyczny musi być bardziej poznany, żeby
wymyślić nowe możliwości leczenia czy profilaktyki. Jeżeli to przyspieszenie się utrzyma, a wierzę, że się utrzyma, bo widać, że nad tym pracuje cały świat, to te perspektywy są bardzo dobre. To znaczy, że medycyna dopiero w tej chwili dostaje jak gdyby, czy nabywa dodatkowych skrzydeł. I tymi skrzydłami, wierzę, są badania genetyczne. I dlatego ta medycyna staje się coraz bardziej medycyną molekularną. Dzięki właśnie temu staje się medycyną molekularną. I choroby genetyczne chyba są dobrym przykładem potwierdzającym słuszność tego twierdzenia, które pan przed chwilą przedstawił. Choroby genetyczne przecież towarzyszyły człowiekowi od momentu pojawienia się go na Ziemi. Zawsze były. To nie jest, tylko nigdy nie były przedmiotem zainteresowania tych, którzy zajmowali się leczeniem, bo były w większości nieuleczalne. Były przedmiotem zainteresowania filozofów w kontekście dziedziczności, dziedziczenia. Były przedmiotem zainteresowania malarzy i artystów ze względu na fenotypy. W Muzeum Prado w Velázqueza malarstwo jest znakomitą dokumentacją tego, że choroby genetyczne kiedyś były i czyje zainteresowanie koncentrowało się na nich. Genetyka medyczna to są statystyki z ostatnich kilkadziesiąt lat. Warto tu powiedzieć o konwencji bioetycznej Rady Europy, której została podpisana przez rząd, natomiast czeka na ratyfikację. Jeśli zapisy tam zawarte zaczną funkcjonować, to myślę, że te obawy, które przejawiły się w naszej rozmowie tutaj, czy kto ma prawo, kiedy i czemu służą testy genetyczne i w jakich warunkach można je wykonywać, znajdą także umocowanie prawne i wyjaśnią wiele sytuacji dziwnych, kontrowersyjnych, niezrozumiałych, stanowiących przedmiot niekiedy publicystyki dotyczącej genetyki i medycyny. Ja sądzę, że to jest bardzo rozsądne i doskonały zbieg okoliczności, że ze względu na wchodzenie do Unii Europejskiej my korzystamy z pewnych bardzo dobrze wypracowanych wzorców prawnych. To nie tylko oczywiście dotyczy genetyki, dotyczy to w większości jakichś takich, powiedzmy sobie, cywilizowanych ustaleń, które Europa wypracowała, a my przejmujemy. I ja sądzę, że to jest o tyle rozsądne, że pozwoli uniknąć jakichś takich niepotrzebnych debat. Bo z jednej strony wiemy, że postęp medyczny tam jest większy, no w oczywisty sposób, dlatego że potencjał naukowy i finansowy Zachodu jest znacznie większy. Wobec tego te problemy wcześniej występują tam i wcześniej były rozważane i wcześniej dopracowano się pewnych rozwiązań. Także tutaj też jestem optymistą, że przyjęcie tego typu rozwiązań ułatwi nam życie i pozwoli na zrezygnowanie z jakichś takich wewnętrznych tarć, dyskusji i wyważania otwartych drzwi. Tym bardziej, że prawo to jest podporządkowane nadrzędności jednostki nad interesem społeczeństwa i nauki. I dobrze o tym wiedzieć. W tym kontekście chyba można, tak powiem, patrzeć z optymizmem w przyszłość.